Tuż przed ciszą wyborczą na telefony Polaków trafił nietypowy alert RCB. Padł apel o zachowanie ostrożności przed oszustami, którzy mogą próbować podszywać się pod przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych, by wyłudzać dane lub pieniądze. Poinformowano również o terminie wyborów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomości SMS do obywateli wszystkich 16 województw w sprawie wyborów 15 października. Urzędnicy wydali także komunikaty w mediach społecznościowych. Na wniosek ministra cyfryzacji do użytkowników telefonów w całej Polsce wysyłany jest następujący komunikat. Uwaga! W niedzielę wybory i referendum. Uważaj na podszywające się pod komitety wyborcze fałszywe SMS-y i maile rozsyłane do użytkowników w Polsce. W to nie jedyna nietypowa wiadomość, jaką otrzymali Polacy przed wyborami. Głosuj na PIS przywróciliśmy seniorom prawo do godnej starości i zrobimy też pogrzeb emerytów za darmo. SMSy o takiej treści otrzymali abonenci sieci Orange i e Plus z południowej Polski około godziny siódmej rano. Prawo i sprawiedliwość jednak zapewnia, że nie ma nic wspólnego z zaskakującym przedsięwzięciem. Partia wskazała, że nie ma w programie pomysłu opłacania pogrzebów seniorów. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy i chcesz być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał.